moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, body moving. No i siema, siema, witam wszystkich, tutaj Wiking Drażek. Dzisiaj na poszukiwania. Jak na razie znalazłem taką łączkę. Znaczy dosyć wielką łąkę, bo tam dalej też się jeszcze ciągnie. Pięknie pokoszona, pobalowana. Także można by było szukać. Ale jednak jadę jeszcze w inne miejsce. Zobaczyć i sprawdzić, co tam ciekawego może wyjść. Czy może coś ciekawszego być, po prostu jakieś może pole, a może coś innego. Także pojadę najpierw w jedno miejsce, jeżeli tam nic nie będzie, wracam tutaj. No i chodzimy tutaj i pięknie, lecę. A i co, parę kilometrów dalej jesteśmy już na miejscu. Jest tu taka łączka. Dalej za tym wzgórzem znajduje się pole, normalnie zasiane. A z tej strony nigdy praktycznie, z tego co pamiętam, nie jest siane, jest to łąka i te pole ogólnie, wszystko mojego znajomego. Także jest na to zgoda, idziemy szukać przedmiotów ściśle związanych z komuną, późną komuną, także nie szukamy zabytków, znajdą się zabytki, to wiadomo co robimy, chowamy. Dobra, co? Jak już jesteśmy, to już poszukamy. Prawdopodobnie może tu nie być nic, ale też coś może wyjść ciekawszego. Także co, trzeba się szykować. Walność magicznego eliksiru jak Asterix. I walimy dzidę. No i pierwszy sygnał, tyle od rowerku. I co? Jest gaciuch. Pierwszy sygnał, pierwszy dołek. Jest guzik. Także nieźle. Lecimy dalej. No i cisza, cisza. I guzik pruski. Znalazł się, co nie? Może jest on bez jakiegoś tam szału, ale to guzik. Fatuś gdzieś tam stoi. Co dziwne, tu w tym lasku obok znajduje się taki jeden, są tu trzy takie stawki. No i ten jeden staw jest ogrodzony, jest to teren prywatny. No ale wątpię, żeby ktoś tu mieszkał. Jednak słyszałem, jak szczekały tu psy. Myślałem najpierw, że jeden, później usłyszałem drugiego. Także no nie ciekawie, co nie? Takie, jeszcze jeden pies jak wyleci, to mu zdąży jeszcze szpadlem przywalić, ale dwa to już będzie problem. Także nie za szczególnie zadowolony jestem. No ale co, no łażę dalej tam. Nie ma co się szczypać, co nie? Jest możliwość kopania, to się kopie. A ja głupi, nie mam szczoteczki. Tuż w trawie, w sumie na wierzchu. Ale piękny. Co on tutaj robi? Nie mam pojęcia. W szoku jestem. Proszę bardzo. Gorejący granat. I teraz tak. Z tyłu koszyczek. W idealnym stanie. Dobrze, że go nie drapłem. Myślałem, że go drapłem. Co, no nie mam szczoteczki, żeby go wyczyścić w środku, bo teraz mam taką zastanowienie delikatne, czy jest to pruski, czy francuski. Jedni i drudzy byli na tych ziemiach w XIX wieku, a nawet i w XVIII. Także nie wiadomo, co to za guzik. Nie wiadomo, ja nie wiem, wy na pewno wiecie. Ale to mój pierwszy z gorejącym granatem. Także jestem mega szczęśliwy. I już nawet na tą chwilę dzień zaliczam na udany. Wielkie szczęście dla mnie. Pochodzę w tym miejscu, bo wróciłem. Poszedłem tam wzwyż tej góry. Tam nie było nic. Wróciłem tutaj pod Fatusia. No tu idzie droga była. Także tutaj jeszcze się pokręcę. No i zobaczymy, co to będzie.
Może coś tu jeszcze wyjdzie ciekawego. Dobra, lecę dalej. Body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, body moving, body moving, we be body moving. Tuż przy drodze szukam sobie, idąc wzdłuż wioski, tam dalej, gdzie tamte drzewa, znajduje się wioska, tam gdzie te drzewa prowadzi do niej droga. No co, no jadę w stronę wioski, może będzie bardziej bliżej, coś może lepszego. No i po drodze, już chodząc tutaj, nic akurat tu nie wyszło, kawałek znowu jakiegoś pierścienia wiodącego. Zobaczyłem, że w prześwicie tych drzew, tu, na boku znajdują się fundamenty, takie murki betonowe, jakiegoś dosyć dużego, nie wiem, czy to był budynek, czy coś. No oczywiście wiecie, że troszkę boję się takich rzeczy, także bardzo się wystraszyłem w tym momencie, gdzie sprawdzałem tu wszystkie te rzeczy georadarem. Jeszcze raz wlazłem na geoportal, żeby sprawdzić. No i co o dziwo, nic nie pokazuje, tutaj nic nie ma. Tu jest normalnie równy teren. Droga idąca ta, to jest zrobiona sobie w ogóle na polu. A tu idzie oryginalna szła droga. Porośnięta, zarośnięta. Kiedyś będzie można ją sprawdzić, ale może jesienią, jak ta trawska opadnie. Albo na wiosnę. I całą wzdłuż tą właśnie drogę, która prowadzi tam het. Będzie można to zbadać. Kiedyś tam na początku tamtej drogi chodziłem, to tam parę PRL i wyszło jakiś jeden fenik. Ale całą drogę można było sprawdzić. To takie coś. No co, no robię taki w sumie rekonesans. No co, łąka jest. Coś tam wychodzi. Nie jest mocno zarośnięte, nie jest zasiane. Więc na sobotę zapraszam kolegów. I koledzy będą. I razem pokopiemy, także. Jakiś wspólny wypad. Czyli można sobie tu chodzić. Jadę dalej w stronę wioski, zobaczymy. Może tam coś bliżej wyjdzie ciekawszego. Jestem po drugiej stronie tego pola wielkiego. Objechałem całe pole het dookoła, przez wioskę. Jestem już na wylocie do lasu. Tu już wyżej jest pole siane, a tu jest niesiane. Także tu wszedłem, pierwszy sygnał. Jest guziczek gładki z łóżkiem. No i taki oto guziczek, fajnie. No i nic ciekawego tutaj szczególnie nie ma. Chwilkę pochodziłem, gorąco się robi. Jest 8.14, 8.15. Nic ciekawego tu nie ma. Wcześniej się robi, już takie słoneczko zaczyna parzyć, grzać. I to tak już solidniej. Co? Muszę jechać do domu, bo dzisiaj prawdopodobnie jadę się, znaczy prawdopodobnie, na pewno jadę się spotkać z kobietą, która chce sprzedać taką rykszę do roweru, do wożenia dzieci. Może ona będzie lżejsza i lepsza w ciągnięciu przez rower niż ten mój kurde wózek, co nie? 20-letni. Zmurszały i przerabiany i w ogóle, co nie? Z krzywymi kołami. Także musiałbym pojechać, zobaczyć, obejrzeć go i najwyżej tą rykszę kupić. No co, no namiot, o, namiot przyszedł. Co do wyprawy, jest namiot. O, właśnie taki. Namiot jest elegancki. Szybko się go rozkłada, bardzo wygodny, duży, przestronny. Odporny na mocne ulewy. Do 2000, na subwody do 2000 milimetrów, coś takiego. Wzmacniany, bardzo fajnie się szybko rozkłada, szybko się składa. No fajna sprawa. Także namiot. Co? No taki jeszcze pokrowiec sobie zakupiłem. Jest to pokrowiec z uchwytem na rower. Według producenta, oczywiście to jest średniej klasy, nawet taniej klasy, co nie, bo koszt jego to było jakieś tam 40-50 zł. Ale według producenta on mówi, że co, no, że on jest wodoszczelny, wodoodporny, no. Wodoodporny jest, no nie z tego powodu, żeby tam z nim nurkować, ale jeśli chodzi o
jeśli chodzi o telefon, o deszcz, żeby jechać i patrzeć nawigację, która jest mi niezmiernie potrzebna podczas drogi. Także no, ma niby to wytrzymać. No zobaczymy, przekonamy się, jak to będzie w praktyce. No i dobra, co ja jadę dalej, zobaczymy. Może jeszcze gdzieś coś znajdę po drodze, a jak nie znajdę, to no to trudno.